Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jest dzisiaj poniedziałek, chciałam powiedzieć Bogu dzięki, nie. Jest czwartek, jest dziwnie, bo nie idę do pracy. Już się przyzwyczaiłam, że idę na te nadgodziny. Jest mega piękna pogoda. Oczywiście miałam sprawdzić wcześniej, ile jest stopni, ale to jest właśnie jedyny dzień, gdzie jeszcze ma świecić słońce, a tak to byłam w pracy. Wiecie, ci z Was, którzy pracują i wiedzą, jakie wkurzające to jest, kiedy jesteście w pracy, a na zewnątrz świeci słońce, a potem jest wasz weekend na przykład i jest deszczowo. A u mnie to jest ostatni dzień według mojego telefonu, zobaczcie. Na razie jest 12 stopni, ale będzie do 16, 17, 18 nawet dzisiaj. A później już mamy deszcz. Także trzeba wykorzystać pogodę. Ja od razu mam lepszy humor. W dodatku wykończona całym tygodniem, tym włamaniem do auta, urodzinami mojego przyjaciela. Spałam 9 godzin 20 minut, normalnie masakra, ale dobrze, chociaż się wyspałam. Teraz idziemy do BM-a i do sklepu z rybami, że tak powiem, nie z rybami, tylko z przynętami, tymi pierdołami. Do BM-a po jakieś zapasy, żeby coś zjeść, jak tam będziemy. I co? I jedziemy. Jestem gotowa na super relaksujący dzień na rybach, także widzimy się już niedługo, kochani. No i w końcu, słuchajcie, dojechaliśmy nad jezioro. Jest dość dużo osób dzisiaj wędkujących z wiadomego powodu, ponieważ jest piękna pogoda. My byliśmy w McDonaldzie, zjedliśmy, ja właśnie sobie dopijam kawusie. Byliśmy w BM-ie, byliśmy w Tesco i zaraz zaczynamy wędkowanie. Cieszę się bardzo, bo po prostu potrzeba mi jest relaksu. Trzymajcie kciuki, żebyście zaraz zobaczyli piękne, złowione ryby. Cześć. O, właśnie mi spadły sławki. Nie odzywałam się do Was cały dzień. Widzieliście parę rybek, które udało nam się złowić, albo teraz zobaczycie. Nie wiem, jak mi się sklei film. Byliśmy na rybach dość długo, bo byliśmy do godziny 8. Nie było tak fajnie, jak myśleliśmy, jeżeli chodzi o pogodę, bo niestety strasznie wiało. Ale słuchajcie, mieliśmy namiot zamknęliśmy i się ogrzaliśmy w wiadomy sposób, ale w jaki nie będę mówić, bo nie wiem, jaka publika mnie ogląda. Potem przyjechaliśmy szybko do domu, oczywiście od razu poszliśmy na siłownię i dopiero wróciłam z siłowni, a jest godzina 22:20, czyli w pół do 11 w nocy. Czas na kąpiel z książką. Teraz czytam, chyba Wam pokazywałam. Już Wam pokażę. Tą książeczkę. Pierwsze 50-60 stron było dość ciężkich do przeczytania, bo nie wciągała mnie. A teraz tak mnie wciągła, że myślę, że nie pójdę spać. Miałam dzisiaj nadrabiać seriale, ale zamiast seriali będę siedzieć i będę czytać książkę. Widać już, jestem zmęczona, ale jutro nie muszę wcześniej rano wstawać, także fajnie. Myślę, że nie będę już się dzisiaj z Wami łączyć. Także idę się kąpać, idę odpoczywać i widzimy się jutro. Buziaczki. Cześć. Dzień dobry, witam Was. Jest piątek. Ja właśnie wstałam 10 minut temu, a jest 9:27, także mam dobre tempo, bo już jestem gotowa, słuchajcie, do biegania. Czemu do biegania? Wszyscy w domu poszli. Dzisiaj mój teściu ma zabieg w szpitalu na usunięcie... Jezus, jak to się nazywa? Ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa, co tak z brzucha, jak się kuca, tak jakby wychodzi przy od dźwigania można to dostać. Nie wiem, no nie pamiętam. W każdym razie pojechał do szpitala rano. Nie wiemy, czy dzisiaj wróci, czy jutro dopiero. Także oni pojechali. Andrzej śpi. Także nie chcę go budzić, bo też miał ciężki weekend, bardzo mało spał. Wczoraj też wcześniej wstała, on jest z tych, co lubią sobie długo pospać. Także, żeby zaoszczędzić czasu, pogoda jest... No zimna, ale nie pada. Stwierdziłam, że pójdę, pobiegam sobie, godzina będzie zrobiona i zaoszczędzę ten czas później, wiecie, jeździ na siłownię i tak dalej. Włosów nie prostuję, bo jak idę biegać, to nie chce mi się prostować ich teraz, prostować ich jak wrócę, to jest takie, wiecie, bez sensu niszczenie włosów. Jak Andrzej wstanie, to go obudzę, ponieważ musimy gdzieś jechać kupić prezent, bo dzisiaj idziemy na urodziny, podwójną 30 naszych znajomych. Nie wiem, co kupię. Szukałam długo prezentu dla pary, ale nie mogłam nic znaleźć. W tamtym roku już dostali od nas voucher na kolację w Londynie, także nie chcieliśmy z voucherem jechać. Poza tym wiem, że koleżanka, którą zabieramy po drodze, ona kupiła im też vouchery, także wiecie, nie chcemy. Ja myślałam, żeby może zrobić po prostu jakieś tam
zrzuty. Na przykład wiem, że Ted Pager ma fajne rzeczy i może jakiś koszyczek sama zrobię. No zobaczymy. Także potrzebuję na to trochę czasu i dzięki temu, że pójdę teraz biegać, to później nie muszę się spieszyć. Nie muszę myśleć, że muszę jeszcze iść na siłownię. Też nie wiem dalej, w co się ubrać, bo biorę kombinezon czarny, ponieważ nie idziemy na żadne balety, chociaż oni może pójdą, bo po prostu no nie ma się co oszukiwać, jedziemy za 26 dni na Cypr teraz i dla nas koszt taki, żeby pojechać na noc do Luton, sam hotel i takie banderole, za które się pije, to jest 100 funtów, czyli to jest 450 zł. To nie oszukujmy się przed samym wyjazdem, to są koszta ogromne, plus jak zostajemy do rana, to często jeszcze się jedzie później zjeść, wiecie jak to jest po imprezie całonocnej. No także na szczęście znajomi są mega fajni i zrozumieli, gdzie stoimy, bo wycieczka, na którą jedziemy, no jest dość droga tym razem, także no także i każdy wie też, że ja z Andrą jesteśmy osobami podróżującymi, którzy, nie wiem, głupie masaże, bardzo często chodzimy na masaże, jak jesteśmy na urlopie, a to kosztuje około 100 euro. 100 euro za godzinę na przykład za nas dwójkę, czy tam za półtorej, także no także każdy gros się liczy, a taką typową popijawę można nadrobić, a tak naprawdę można mieć fajny czas w pubie, śmiejąc się i gadając, także zobaczymy. Także co, no idę biegać i będę się z wami widzieć później, pewnie jak już, kiedy? Pewnie jak już, kochani, kupię prezenty, także do później. Hej, hej, już wróciłam. Jest godzina 4 chyba, jakoś tak, 4:20. Udało nam się kupić prezent, jednak nie w Steda Bakera, nie było tam nic ciekawego, takie w sumie resztki. Poszliśmy do sklepu Mankind i udało nam się kupić, bo nasi znajomi bardzo lubią Game of Thrones, którego ja nie cierpię, i udało nam się kupić limitowaną edycję gry Monopol Game of Thrones właśnie, także kupiliśmy Monopol, bardzo fajna, bardzo fajnie zrobiony, fajne są w ogóle wszystkie pionki, te dodatki. Do tego kupiliśmy winko, kupiliśmy czekoladki, kupiliśmy takie wielkie badże z napisem 30, oczywiście kartki i konfetti w 30, wszystko jest wrzucone i fajnie to wygląda. I chciałam wam pokazać, co Andrzej mi kupił, bo byliśmy mu po koszulę, akurat w Matelanie. I mi kupił takie coś, zobaczcie, to są shorty z, to się tak u góry, tutaj na piersi, no i w dół, tu ma takie wiązanie i spodenki, to jest taki jeden pis, bardzo, bardzo fajny i udało nam się, słuchajcie, bo zobaczcie, oryginalna cena 9,50, a było na 4,50, także za cenę kawki, bardzo fajna kolorystyka, podoba mi się, że jest takie właśnie ciemne, w pomarańczowe i fajna kolorystyka. No i co, niedługo będę się szkolić na urodziny. I myślę, że odezwę się do was, jak już będę gotowa i wam pokażę, jak zapakowaliśmy prezent. Także do później. Hej, a jednak łączyłam się z wami troszeczkę wcześniej. Stwierdziłam, że jeszcze nie ma 5. Ja dopiero muszę się zacząć szykować około 6, czyli za godzinkę 15. To mam dwa wyjścia. Mogę siedzieć w domu przed komputerem, albo mogę wyjść na spacer i zrobić to, co bym zrobiła w domu. A mianowicie, skończyłam właśnie czytać książkę przed chwilą. Także nie chcę zaczynać kolejnej dzisiaj. Zacznę jutro. A za to muszę nadrobić YouTube'a. Jestem bardzo w tyle, jeżeli chodzi o YouTube'a. I nie będę oszukiwać, na razie odwiedzam tylko te profile osób, które po prostu odwiedzają mnie. Z powodu takich, że nie mam czasu, żeby cały dzień siedzieć na YouTubie. Ale jeżeli ktoś poświęci czas, żeby obejrzeć mój filmik, zostawić komentarz, ja uważam, że powinnam zrobić to samo dla tej osoby. Dlatego właśnie zaraz połączę się z słuchawkami i będę oglądać wasze filmy, jeżeli jeszcze u was nie byłam, chociaż pewnie po tym filmiku już byłam. Także chcę sobie was pooglądać i stwierdziłam, że skoro nie pada, to po co mam siedzieć przed kompem w domu, skoro mam komórkę w ręce i mogę sobie maszerować na świeżym powietrzu i oglądać wasze filmiki. Przyjemne, spożyteczne. I mam taką godzinkę na spacer i wrócę do domu i zacznę się właśnie przygotowywać. Strój już znalazłam. Jako, że idziemy do pubu, nie będę ubierać sukienki. Ja nie lubię się stroić do pubów. Także ubiorę czarne body z długimi spodniami, w którym byłam na obiedzie ostatnio i wszystkim się bardzo spodobało. No i tyle. Także słuchajcie, ja sobie spaceruję. Mam nadzieję, że nie złapie mnie żaden deszcz. Także do później. Cześć. Słuchajcie, jestem gotowa na wyjście do pubu. Makijaż mam zrobiony paletką Jupiter, którą widzieliście ostatnio u mnie na kanale.
Paletka jest ta z AliExpress. Jak widzicie, kolory są bardzo, bardzo wyraziste. Nie było problemów z współpracą z tą paletką. Użyłam tych kolorów tutaj trzech, które widać, że są naruszone. Czyli ten tutaj fiolet, ten obok i ten poniżej. Oko prezentuje się tak. Naprawdę fajnie, fajnie się z tym współpracowało. Nie było żadnych problemów, słuchajcie, żeby cień się, nie wiem, jak to się mówi, rozprostował, żeby cień się zblendował. Wystarczyło nałożyć raz i koniec. Kolczyczki mam te z Primarka. Mam bransoletkę z Quizu. Fitbita mojego zmieniłam na złotą bransoletkę. I na razie mam zapięte pod szyję, ale później sobie odepnę, żeby było bardziej sexy. No i tu jest ten tutaj taki, o, secik. Jedę na płasko, bo to do pubu. I no i tyle. Nie chciałam się długo szykować, nie chciałam też za bardzo elegancko wyglądać, bo to jest pub. Na ustach mam po prostu zwykły błyszczyk, bo nie chcę, mam za mocne oczy, żeby jeszcze ciemne usta robić. No i tyle, słuchajcie, jestem gotowa na imprezę, czekam właśnie na Andrę, pojechał po tatę do szpitala i jak wrócą, to jedziemy i ja Wam pokażę tylko jeszcze prezent, jak wygląda. Prezent mamy tutaj zapakowany w taką torbę Happy Birthday. W środku to się prezentuje tak, zobaczcie, tutaj są te takie trzydziestki, czekoladki kupiliśmy takie, fajne już w Tesco zapakowane, słuchajcie. Takie badże z napisem 30, podwójne dla jednego i dla drugiego. Winko białe, będą mogli sobie wypić do obiadu. No i prezent główny, czyli to jest ten monopol, o którym Wam mówiłam z Gry o Tron. Fajne tutaj, zobaczcie, są pionki takie. Ja tam się nie znam, ale tutaj jest mapa i tak dalej. I jeszcze chciałam Wam pokazać kartkę. Kurde, muszę to zaraz tak pomieszać, że to się bardziej rozsypało. I kartkę, słuchajcie, kupiliśmy taką na 30 lat. Tutaj są fajne zwierzaczki, fajna, nie nudna kartka, bo ja strasznie nie lubię nudnych kartek. Także ja sobie teraz popijam Baileysa i czekam, aż Andrę wróci i jedziemy. Powiem Wam, chcemy się iść do tego pubu, chcemy się iść na takie wyjście, bo po prostu potrzebuję rozerwania. Także czas na imprezę. Mam już w sobotę i jest godzina 9, ja jestem po imprezie. I słuchajcie, tak jak nie chciało mi się iść na tą imprezę, tak, bawiłam się tak świetnie, że my poszliśmy tylko na 2 godziny, niby od 8 do 10. Wyszliśmy o 2 rano. Otańczyłam się tak, że masakra. A Andrę dalej śpi, no a ja musiałam sobie nastawić budzik na właśnie na 9, ale wstałam przed 9 przed budzikiem, bo mam lekarza z mamą o 10.15. Później mam swojego lekarza o 11, bo muszę po prostu wziąć tabletki antykoncepcyjne. Nie wiem, jak jest w Polsce, chyba nie tak jak tutaj. Tutaj się normalnie idzie, pójdę do lekarza, ona tylko sprawdzi mi wagę, ciśnienie, zapyta, czy wszystko ok. I za darmo dostanę na 6 albo 9 miesięcy, zależy jaką pani mnie zobaczy. Także to o 11, a później około 11.20. Jestem umówiona z koleżanką na kawę, bo była właśnie na Malcie i wróciła, także chcę się dowiedzieć wszystkich szczegółów. No i potem już przyjedzie po mnie Andrę. Także wiecie, wróciliśmy bardzo późno, bo po 3 rano byliśmy w domu, a mój Andrę lubi pospać. Jutro powrót do pracy, także stwierdziłam, że mówię do niego wczoraj, po co będziesz się zrywał ze mną, żeby tak, najpierw czekać na mnie u lekarza, u mamy. Potem czekać na mnie u lekarza, po mnie. Potem czekać, żebym sobie z kawy przyszła. No, bez sensu, także rodzice Andry są w domu, bo wiadomo, ojciec po operacji jest średni, więc mama powiedziała, że obudzi go około 12, to akurat zanim przyjedzie, będzie pierwsza i mnie zgarnie z tej kawy, także spoko. Odbiorę też moją paczkę z ciuchami.
Znaczy ona jest już u mamy, ale już nie pamiętam, co jest w niej, także bardzo, bardzo się cieszę. Może wam pokażę jakieś najlepsze perełki, które udało mi się kupić. I co jeszcze miałam wam powiedzieć? Dalej nic nie jadłam, ale nie jestem głodna, kaca też nie mam. Tylko tak trochę czuję, że o jeden kieliszek wina za dużo. No i co jeszcze? Dzisiaj też musimy pojechać na jakieś zakupy ostatnie do Tesco. I chyba tyle. Chyba tyle, tak myślę. Do polskiego sklepu zajdę po pierogi, żeby były jak zawsze. I będę chciała dzisiaj pójść na siłownię na godzinkę, bo pogoda jest brzydka, będzie padać, także nie uda nam się tutaj zrobić biegu, bo będę się też bała, że po prostu mi zostanie pogoda. Także siłownia, a potem wieczór w domku będę chciała zrobić wam losowanie, czyli kto w końcu wygrał, bo wczoraj powinnam zrobić, a nie mam w ogóle czasu. Dzisiaj też pójdę, kupię koperty, żebym miała gdzie włożyć wasze prezenty. Także widzimy się już niedługo. Hej, łączę się z wami po raz kolejny, lekarze są załatwieni, tabletki załatwione, lekarz mamy załatwiony. Na kawie byłam z koleżanką, ale kawy nie wypiłam, ponieważ boli mnie brzuch troszkę, ją też, także ona sobie wzięła lemoniadę truskawkową, a ja sobie wzięłam takie frappe czekoladowe z bitą śmietaną. Także spoko. Ale tak naprawdę dzisiaj zjadłam bardzo małą kanapeczkę, także mogłam sobie pozwolić w limicie kalorii. A teraz właśnie idę do mamy odebrać paczuszkę i zobaczyć się z moimi psiakami. Także już się cieszę, minutka i już jestem u nich. Andrę właśnie wstaje, jest godzina po pierwsze, on wstaje dopiero i po mnie przyjedzie. No i może pójdziemy coś zjeść? Nie wiem, mama chyba chce iść do polskiej restauracji, także może pójdziemy do polskiej restauracji. Ale to wyjdzie w praniu, później zakupy, siłownia, no i wieczorem relaks, także widzimy się później. Hej, także ja już jestem, witam się z wami po raz ostatni w tym wejściu, myślę, że w tym weekendowym vlogu. Byliśmy w końcu w polskiej restauracji, ja zjadłam sznycle, ale powiem wam pierwszy raz, wydaje mi się, że jedzenie było wczorajsze, bolał mnie bardzo później brzuch. W ogóle byłam tak zmęczona, wykończona, mówię, nie dam rady, ale uważajcie. Przekonałam sama siebie, przebrałam się w strój sportowy i poszłam na siłownię. Pobiłam rekord w 1 godzinę 817 spalonych kalorii na takiej maszynce Vario, także super, super. Odebrałam paczkę, wszystkie ciuchy są na mnie dobre, poza jednymi spodniami, które są za małe, ale tak to wszystko, nawet bluzki, które miały niby rozmiar 6, czyli tam 34-36 UK, po prostu brałam na wygląd i są dobre. Jest piękna czarna sukienka do ziemi na lato, no przepiękne rzeczy udało mi się wyrwać, także jestem bardzo zadowolona. Przygotowałam sobie już wszystko na giveaway'e. Fajnie to wygląda, wam powiem, bardzo mi się podoba, sama bym chciała taką paczkę dostać i idę się teraz wykąpać, zacznę nową książkę, zaraz wam pokażę, bo tamtą skończyłam. Oczywiście Jamesa Pattersona, bo to jest teraz mój ulubiony autor, tytuł Alert, także będę ją sobie czytać. Nie biorę laptopa, nie chcę oglądać na razie seriali, jestem bardzo zrelaksowana i nie potrzeba mi tego. I co? I kładę się, w ogóle Andrzej był na zakupach, jak ja byłam na siłowni i kupił mi czekoladę, zobaczcie. I ta czekolada, chciałam wam ją polecić, bo ona nie ma tak dużo cukru jak te normalne czekolady, bo ona jest czarna czekolada, jest bogata w kremowa i ma smażone orzechy. Jest bardzo, bardzo dobra i no i ma mniej kalorii i mniej cukru, także bardzo, bardzo fajne. One są teraz Tesco za funta. No, więc zrobię sobie maseczkę na twarz, w ogóle... Chciałam wam polecić jeden produkt, ale nie wiem, czy to teraz, czy później. Może teraz. Ja zawsze przed ogresem mam bardzo dużo tutaj różnych wyprysków, a odkryłam coś, co zaczęłam używać ostatnio, dzięki czemu moja skóra wygląda dużo lepiej. Jak tylko mi się coś pojawia na twarzy, zaraz to znika. Ja naprawdę tego pryszcza miałam 2 dni temu, takiego na pół twarzy, a teraz, jak widzicie, jest bardzo minimalny i to dzięki zasłudze tego produktu z The Body Shop i jest to Tea Tree. Jest to produkt rewelacyjny i ja myślę, że to będzie mój produkt roku 2019. Minus tego produktu jest taki, że jest to zapach, jest to produkt naturalny, także zapach nie jest fajny i ogólnie jak się nakłada, on ma taki
lepiący, denerwujący trochę substancje. Ale warto, uwierzcie mi, warto. To też nie jest drogi produkt. Ja go dostałam w prezencie, ale myślę, że on kosztuje od 8 do 10 funtów za 75 ml. I on fajnie, bo jak się, on się zawsze tak na płasko sam formuje naturalnie. Jest rewelacyjny i naprawdę na wszystkie wypryski działa ekstra. Możecie sobie o nim poczytać na stronie. Naprawdę ja Wam go polecam, także spoko. No ale co? Będę się z Wami żegnać. Ja tego vloga wrzucę rano, w niedzielę, czyli Wy już go widzicie, jak ja jestem w drodze do pracy. Mam nadzieję, że będę miała spoko tydzień. A rozdanie wrzuciłam Wam wczoraj, czyli ja wrzucę go dzisiaj trochę później. Także jeżeli jeszcze nie zobaczyliście, czy to Wy wygraliście moim pierwszym rozdaniu, to zapraszam bardzo serdecznie na filmiku poprzedniego. A póki co żegnam się z Wami, życzę Wam cudownej niedzieli z rodziną. A tym, którzy zaczynają pracę tak jak ja dzisiaj, albo idą do pracy jutro, cudownego, fajnego weekendu, żeby nas nikt nie denerwował. Buziaki wszystkim. Pa, pa.